Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Słyszę, że jest pogłos. Pewnie zastanawiacie się, co ja tutaj w zasadzie robię. No, mam taki plan, żeby wrócić na YouTube'a po roku przerwy, bo sprawdzałam ostatnio, że ostatni mój film, który wrzuciłam, był rok temu. Dlaczego jest taki dziwny pogłos? Może od tego zacznijmy i dlaczego jestem na takiej białej ścianie? Ano dlatego, że jestem w moim gabinecie, który założyłam rok temu w sierpniu. W zasadzie musiałabym powiedzieć, założyliśmy razem z moim mężem, choć ja tutaj tak naprawdę głównie pracuję. Myśleliśmy w ogóle o tym już od kilku lat i ciągle to nie był ten moment, No a rok temu w zasadzie to był chyba marzec, kwiecień. Podjęliśmy decyzję, w tym samym czasie udało się dostać fajny lokal, niestety na wynajem, co, nad czym bardzo ubolewam, bo oj, to jest takie miejsce, które chciałabym mieć jako swoje, no niestety nie. Ale wszystko jakoś tak się złożyło, że to był właśnie ten moment. I właśnie jest tutaj pogłos, bo to pomieszczenie jest dość wysokie, mimo że mam tutaj jedno w sumie mebli i wszystkich różnych tam rzeczy, to jest dość wysokie. Może nie aż bardzo wysokie, ale takie wiecie, no. No i tutaj mam w ogóle właśnie fajne miejsce do nagrywania, jeśli chodzi o pogadanki, bo właśnie jest za mną cała biała ściana, choć mam nadzieję, że będę nagrywać dla Was jeszcze na ścianie, która jest naprzeciwko mnie i tam mam taki bardzo fajny motyw, który też widzicie u mnie na kanale właśnie w banerze. Także pomyślałam, że tu będę nagrywać, tylko jest jeden problem, ponieważ jakby właśnie obok tego fotela jest witryna i wpada mi tutaj światło, po prostu słońce świeci. No i wiecie, i tak mam pół twarzy od słońca, pół nie, i tak wiecie, trochę głupio to wygląda, więc postanowiłam przenieść się tutaj. Ja tutaj mam fajny kawałek białej ściany, więc myślę, że jest ok. Myślę, że też pewnego dnia oprowadzę Was tutaj po moim gabinecie, chociaż to są w zasadzie dwa pomieszczenia plus toaleta, więc dużo do zwiedzania nie ma. Mniej więcej, nie wiem, ile tutaj może być metrów kwadratowych, nie wiem, z 30 kilka. Tak mi się wydaje, nie pamiętam już szczerze mówiąc. W każdym razie oprowadzę Was też tutaj. I może tak przestawię Was troszkę i Wam pokażę. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, a nie, bo mam duże zbliżenie. Mam też tutaj taki regał właśnie z kosmetykami Glantiera. Ja z tymi kosmetykami znam się co najmniej od kilku lat, bo kupowałam je sama no, w różnych miejscach, tak to oględnie powiem. W każdym razie wiedziałam, otwierając gabinet, że będę chciała mieć tutaj jakieś kosmetyki, no bo ja z kosmetykami się nie rozstałam, mimo że przestałam nagrywać na YouTube'a. Nie kupuję już co prawda aż tylu kosmetyków, jak kupowałam wtedy, co nagrywałam, ale mam też fajne perełki, fajne ciekawostki, więc na pewno zrobimy jakiś film z Get Ready With Me, z pielęgnacją dzienną, wieczorną, z makijażem. Też planuję wprowadzić takie vlogi, powiedzmy, no takie przeglądy, co ciekawego znajduje się w różnych sklepach typu Action Deals, Hebe, Rossmann. Jak widzicie po tytule, który myślę, że nazwę tak jak teraz sobie to wymyśliłam, mam więcej wolnego czasu. Przede wszystkim mam ten czas dla mojej rodziny, czyli dla mojego męża i dla mojego dziecka. I tak naprawdę to był główny powód, dla którego zrezygnowałam z pracy na etacie i w pełni oddaję się pracy tutaj w gabinecie. No i właśnie druga sprawa to jest właśnie gabinet, na który chciałam mieć więcej czasu, bo pracując na etacie po prostu byłam mega przemęczona. Już ostatni miesiąc pracy na wypowiedzeniu i mówiłam wszystkim dosłownie, że idę, pracuję, żyję dosłownie na oparach swojej energii. Ja byłam tak zmęczona, że miałam totalne zaniki pamięci i różne takie, wiecie, no niezbyt przyjemne rzeczy się działy z moim organizmem.
Więc stwierdziłam, że to jest naprawdę czas i to była dobra decyzja, żeby to zrobić. No i właśnie, no teraz mam więcej czasu dla mojego dziecka, które zaczęło w ogóle pierwszą klasę. Boże, jak to szybko minęło. No i właśnie odbieram go ze szkoły, odprowadzam go do szkoły, idziemy po szkole sobie razem na lody, na jakieś, nie wiem, spacer, zakupy. Prędzej nie miałam na to totalnie czasu. No i też właśnie mój syn coraz częściej zadawał mi pytania właśnie: mamo, dlaczego ty tak dużo pracujesz, dlaczego ciebie nie ma w domu, chodź ze mną na spacer czy cokolwiek, a ja po prostu, ja nie miałam siły żyć dosłownie, a no, trzeba było jakoś funkcjonować, więc po prostu to dla zdrowia psychicznego, fizycznego, dla mojej rodziny, dla gabinetu zrezygnowałam z pracy na etacie. Chociaż mam tam jakieś jeszcze takie, wiecie, powiedzmy, jakby to nazwać, no takie dodatkowe prace, że tak powiem, na zlecenie. No ale to jest tam kilka godzin tygodniowo, powiedzmy, więc to na luzaku daję radę ogarnąć. Bo prędzej to pracowałam, wychodziłam z domu 7-8 rano i wracałam 19-20, czasem nawet później. No, od poniedziałku do piątku czasem zdarzało się, że w soboty też jeszcze pracowałam. No a wiadomo, trzeba było ogarnąć dom, trzeba było różne rzeczy życiowe zrobić, odpocząć, więc no już nie było po prostu na to przestrzeni, tak to nazwijmy. A teraz w zasadzie jest, czekajcie, który dzisiaj jest, 23 września, więc jestem 23 dni bez pracy na etacie. Na razie jest fajnie, nie, tak naprawdę na razie odpoczywam dosłownie. To zmęczenie ze mnie wychodzi i właśnie dałam sobie miesiąc, czyli cały wrzesień na to, żeby odpocząć, ogarnąć się, trochę się tak wyluzować, wychillować. No oczywiście jestem tutaj w gabinecie i pracuję, no ale to jest dosłownie kilka godzin dziennie i resztę właśnie spędzam z rodziną, z dzieckiem, odpoczywając i myśląc, planując różne rzeczy. Trochę odbiegłam, aha, że chciałam powiedzieć, że właśnie mam czas na to, żeby pochodzić po sklepach, bo mam ludzi tutaj, swoich klientów poumawianych na dane godziny. Zdarza się, że ktoś tak, wiecie, chce z marszu wejść, ale w zasadzie ja w gabinecie jestem wtedy, kiedy się z kimś umawiam, to przychodzę. Generalnie są pacjenci, klienci w zasadzie. Już jestem przyzwyczajona do mówienia do ludzi jako pacjent, bo trochę lat, w zasadzie prawie 5, nieprzerwalnie pracowałam właśnie z pacjentami. No i teraz to są klienci w zasadzie, no bo nie mam placówki medycznej, ale mam masaż i zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało, więc no, dla tych umówionych osób przychodzę. No i mówię, no i poza tym moje dziecko jest w szkole, więc w tym czasie mam czas ja, żeby pochodzić sobie po sklepach, coś wam ponagrywać, jakieś zdjęcia porobić. Ja jestem osobą, która trochę się jeszcze wstydzi, tak wiecie, chodzić z kamerą na pewniaka i w ogóle i gadać sobie sama do siebie, jakby nagrywając się, więc pewnie to będą takie po prostu przebitki, że ja będę coś nagrywać, a potem dogrywać sobie głos w domu. Ja jestem taką gadżeciarą, bo tak to można nazwać, i mam przeróżne gadżety i zarówno tutaj w gabinecie i w domu. No i też, żeby lepiej wam się mnie oglądało i słuchało na nowo, zamówiłam dwie takie rzeczy typu mikrofon i lampa i okazało się, że dobra, może drugi film na ten temat nagram, nie chcę teraz przeciągać, nieważne, wyjdźmy z tego tematu, ten temat się pojawi w kolejnym filmie, no ale też myślę, że z jakimś gotowaniem wejdziemy. Niedawno kupiliśmy airfryera, który jest bardzo popularny teraz. To jest budżetowy airfryer, ale jest naprawdę, jesteśmy z niego na ten moment bardzo zadowoleni, więc myślę, że pokażę wam też jakieś przepisy, jakieś szybkie, nie wiem, rzeczy, co można w nim zrobić. Chciałabym na ten moment, myślę, wrzucać
jeden film tygodniowo, później być może jak będzie większe zainteresowanie, to dwa filmy. Pojawią się jakieś vlogi luźne również oczywiście, jakieś vlogi z wyjazdów, bo już mamy dwa zaplanowane wyjazdy za granicę, więc myślę, że z tego też się pojawią, bo ja zazwyczaj chyba coś tam kiedyś Wam nagrywałam z Turcji. My do Turcji znowu lecimy dwukrotnie, w listopadzie i w lutym, więc w zasadzie to już niedługo. Do dwóch różnych hoteli, w jednym już byliśmy w zeszłym roku, do drugiego jedziemy pierwszy raz, więc myślę, że to fajnie będzie pokazać, bo jeśli chodzi o ten drugi hotel, bardzo długo szukamy z mężem jakichś vlogów właśnie od polskich youtuberów, czy w ogóle od polskich osób, które by to nagrały, i w zasadzie chyba jedna osoba czy dwie coś nagrały, ale to takie, że w zasadzie nie wiadomo, więc myślę, że nagram też taki film dla innych po prostu, żeby zobaczyli, czy ten hotel jest fajny i wart uwagi, czy nie. Ten pierwszy, do którego lecimy w listopadzie, na pewno jest, bo już w nim byliśmy, ale w nim nic nie nagrywałam, więc na pewno Wam go pokażę. No i mówię, no jakieś takie życiowe rzeczy, które gdzieś tam się pojawią, jakieś pogadanki może i takie tego typu rzeczy się tutaj na kanale pojawią. Jak też możecie zauważyć, zmieniłam nazwę kanału. Po prostu pomyślałam, że od mojego imienia taką wariację zrobimy, a co tam. No i myślę, że jest ok, że będzie łatwo mnie wyszukać, jak będziecie gdzieś tam chcieli, na pewno to jest łatwiejsze do zapamiętania po prostu. Wszystkie kontakty, linki będziecie mieli na dole. Ja głównie będę na Instagramie, no i na mailu, jeśli ktoś ma ochotę do mnie coś napisać. Ale głównym takim moim medium będzie właśnie Instagram, poza YouTube'em. No i tyle. Myślę, że to jak na pierwszy film jest wystarczająco dużo informacji. Patrzę, że nagrywam już prawie 15 minut. Jeszcze będę musiała to obrobić, bo oczywiście ja sama się będę wszystkim zajmować. Gdzieś tam pewnie mąż będzie mi pomagał jako operator działać, tak to nazwijmy. Cały czas nagrywam na moim Canonie G7X. No myślę, że tego tak szybko nie zmienię, bo no na ten moment myślę, że to jest wystarczający sprzęt. Postaram się ten pogłos jakoś zmienić, zmniejszyć, obrobić jakoś, wiecie, w jakimś programie. Zobaczymy, czy mi się to uda. Kupiłam też właśnie mikrofon, no i właśnie o tym chciałam Wam prędzej powiedzieć, że to trochę nie wypał, ale to jeszcze będziemy, że tak powiem, poruszać ten temat. No i dobra, myślę, że to wszystko jeśli chodzi o ten film. Dziękuję Wam serdecznie, zostawcie łapki w górę koniecznie, subskrybujcie, jeśli widzicie mnie pierwszy raz i chcecie zostać ze mną na dłużej. Dajcie komentarze, co byście chcieli zobaczyć, nie wiem, jakie tematy miałabym poruszyć, które by Was interesowały i tak dalej. Chętnie wszystko przeczytam. Na ten moment dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki!